A więc witamy Was w meczu dnia. Jest niedziela, 22 września. Jest to Invaders Esports kontra Defenders Teams. White, jeśli dokładnie, się nie mylę, prawda, dokładnie, Maćku? Dokładnie. Dobrze mówisz, Michale. A więc draft wcześniej był zrobiony w ProDrafcie, aczkolwiek przejdziemy przez niego jeszcze raz, komentując dla Was wszystkie wybory oraz bany. Od Invaders Esports pierwszy ban w Dravena. Jak myślisz, czy to jest komfort enemy AD Carry, czy po prostu ich botlane nie lubi na to grać? Bo nie wydaje mi się, żeby Draven był obecnie jakiś super silny. Właśnie nie jest jakoś mocno silny, ale Xayah już owszem tak. Xayah oczywiście. Poppy jako tank z bardzo pokaźną ilością CC-ków, zwłaszcza po niedawnych buffach. To był patch 9.17, jeśli się nie mylę, kiedy sprawili, że jej W bodajże rotuje, jeśli ktoś nie flashuje. Poppy, no nie wiem, czy to dobry ban w sumie. Jeśli to jest komfort, nie wiem, top lanera, to wtedy okej, jest. A jeśli to nie był, to ona gdzieś tam raz na jakiś czas wypływa, no. Ale Sejuani to jest słynne powiedzenie. Jeśli masz piknąć junglera, który nic nie zrobi, to jest piknij Sejuani, bo ona zrobi to samo, tylko że do stuna. No, o Kali. Poza tym jeszcze Morgana i Nautilus, czyli dość czyste bany, jeśli no, się tak, nie tak, mylę. No. Tutaj po stronie Invader spiknięty Sylas. Tylko pytanie, jak oni przefleksują tego Sylasa? Bo może być on piknięty na trzy role. Na topa, na dżunglę no, i na dokładnie. Midę. Jarvan i Corki. Na razie dość standardowe wybory. Wczoraj mieliśmy dużo ciekawszych piki, bo pojawił się Nunu, pojawił się Zac, pojawiła się MF-ka. Nocturne. No, Nocturne. Czyli to jednak nie jest Sylas w lesie i Akali. Nocturne w Jarvana. Znamy już górną stronę mapy, czyli pozostałe bany polecą w botlane. Znaczy, poleciałyby, gdyby nie to, że jesteśmy pod ProDrafcie. No tak, dokładnie. Bo w ProDrafcie szły te bany w trochę innej kolejności, jeśli dobrze pamiętam. No, w innym, no. Wydaje mi się, że Akali była później piknięta. No, sprawia na sam koniec była piknięta. Ale mimo wszystko bany w botlane są, jest Tristana. Tristana też może iść na mida na przykład. Ignite'em i Rush na drugim levelu. Może iść na topa? Najczęściej chyba ją widujemy mimo wszystko na pozycji strzelcy. No, zresztą midlaner jest już piknięty ze strony Invaders Esports. A wracając jeszcze do pików, Defenders White piknęli Kai'Sa, czyli idą po pozycję, która będzie się bardzo dobrze skalować. Korki, Kai'Sa po 30 minucie będą mieli naprawdę bardzo dobre teamfighty jeszcze z Jarvanem, który dorzuci dobry kataklizm. No. Zawodnicy Invaders będą mieli ciężkie zadanie wyłapania strzelców, zwłaszcza, że jeszcze jest piknięta Yumi, która będzie bardzo dobra z Korkim, bo będzie biegać po mapie i Korki będzie istną maszyną do zabijania. No. Idziemy dalej, czyżby Kalista? Nie, to było. Yasuo, Lucian. Luciana chyba na Brown by najbardziej. No dokładnie. Byłby to całkiem dobry botlane, który mógłby grać w miarę agresywnie i miałby całkiem łatwą ucieczkę przez Erkę Brauma, przez Bu Brauma, przez Shield. Przez dash, ale decydują się na Rakanę. Czyli potrzebują engage'u. W sumie to prawda, bo musi ktoś wejść razem z Nocturnem, żeby assassini mogli działać, a Lucian strzelać. No to może być bardzo dobre, nie? Nocturne odpala RK, nikt nic nie widzi i Rakan nagle wchodzi. No. Poza tym jeszcze mamy Qiyanę, czyli będą chcieli się bić w tych przestrzeniach. Poza tym, jeśli się nie mylę, klatka Jarvana również działa jako ściana dla Qiyanę. Tak, no. To może być bardzo przydatne w walkach o Nashora. Bo dobrze postawiony kataklizm Jarvana może sprawić, że jednocześnie i RK odbije się od naszej Pita, jak i od RK Jarvana. Przemyślane to było. Widać, że mamy. Dzisiaj mamy przemyślane drafty z obu stron. Wczoraj mam wrażenie, było bardziej postawili na komporty. Więc jestem ciekaw, jak dzisiejszy mecz się potoczy. No. Tylko w oparciu o poprzedni mecz może dzisiaj sobie czat wyłączymy. Dokładnie nie. Już za niecałe 20 sekund będziemy ładować się do gry wraz z naszymi zawodnikami. Aczkolwiek to jest dopiero pierwsza gra, więc po tej grze jeszcze nie wszystko jest stracone, bo nawet drużyna przegrana będzie mogła wyciągnąć jeszcze jeden punkt, jeśli wygra drugą mapę. Naprawdę ciekawe starcie, moim zdaniem. To prawda. Powiem ci, że jestem ciekaw, jak to się będzie rozwijać, bo pamiętaj, że w nadchodzących tygodniach czekają nas dwa dość duże patche, jako że patch wordsowy już wszedł. Jeśli się nie mylę, na następny patch ma być zmienionych 16-17 postaci. No, to spory patch jest. To spory patch jest. Ja się osobiście cieszę z buffów Veigara. Tak, dokładnie. Ereczka i... O Jezu. Przysypiam sobie na midzie grając Veigara. Dokładnie to samo robię. Jeszcze buffy, klatki. Zobaczymy. Wywróci się moim zdaniem kompetytyw do góry nogami, zwłaszcza, że mają pójść kolejne nerfy w Sylasa.
Poza tym jeszcze Orianna ma dostać buffy, bo ona, mi się wydaje, gdzieś tak końcówka sezonu 8 zaczęła wypadać trochę z tej środkowej alei. Gdzieś właśnie Korki zaczął się pojawiać, Azir znowu wrócił. Pojawił się Sylas na Summoner's Rift, który zdominował środkową aleję i nie tylko. A buff na Erkę może być dla Orianny całkiem miły, bo ta Erka to jest playmaker, co jestem w stanie powiedzieć z własnego doświadczenia. Ale on teraz zostaje w tym 9-19 patchu? Tak, znaczy tak na PBE na razie wyłapali, że ma być, system bo, mają być patch, właśnie buffy na Oriankę, mają być buffy na Veigara. System wordsowy patch to jest, nie? System... Co? Nie, wordsowy, wordsowy chyba już mamy, tak mi się wydaje. Wordsowy to jest chyba ten obecny, bo wards, chociaż w sumie, nie, bo wards się dopiero za półtorej tygodnia zaczynają. No mi się wydaje, że kolejny teraz to będzie. Tymi buffami i tak dalej. Możliwe, że właśnie chcą duży pad zrobić przed wordsami, żeby było zabawnie. Żeby z drużyny z play-inów miały przerąbane. W sumie rację. A widziałem też ten buff Orna tam jest. Buff Ornika. Powiem ci, że dla mnie Orn trochę upadł, jak zabrali mu tarczę na buff. To była bardzo useful tarcza. Kiedyś dużo grywałem Ornem, ale... Ja też sporo, bardzo dużo grałem. Tarcza była bardzo przyjemna, bo wtedy w Riven to był fajny matchup. Bo mogłeś pójść z nią na trade'y. Zwłaszcza jak był Orn ten świeży, jak miałeś i niepowstrzymanie i tarczy, bo wtedy Riven nie miała na ciebie żadnej szansy, jak się wbijała. Wbija się, nie dostajesz stuna, nie dostaniesz airbona, przyjmiesz sobie obrażenie na shielda i jeszcze jej oddasz. No to moje zdanie to było OP, nie? Po prostu niepowstrzymanie, nic nie mogłeś zrobić i jeszcze miałeś tarczę sobie. To prawda, ale jeśli już miałbym wybierać, wolałbym chyba tarczę na bo przynajmniej byłeś odporniejszy na dive'y. A właśnie, a propos Words of Maćku, jedno pytanie. G2 czy FNAF? Oczywiście G2, serduszkiem za G2. O, proste G2. Proste, że tak. Fnatic strasznie zabawnie wyglądają, jak przegrywają. Lubię ich, ale... Broxa mutujący Perksa to było jedno z najpiękniejszych skinów, jakie widziałem oglądając. To trochę smutny był, jak ten... No, Reckless, nie? Płakał. To prawda. No, jak Reckless płakał, to było smutne. Ale to była bardzo dobra była piątka, taka jak chcemy oglądać, i nie takich finał Wordsów. Jak finał MSI, szybkie 3-0 i do domu. Tak, nieważne kto wygra, jest niedosyt. A jak było to 3-2, zwłaszcza, że trzecia mapa już też prawie, że była dla Fnatic. Dosłownie G2 im wyrwało ją z rąk. O, i teraz już widzimy, kto gra na jakiej pozycji. A więc... zdaje się, że to Akali będzie na górnej alei. Że jednak mimo wszystko Sylas będzie na dole. I to jest Rakan z Aftershockiem. Ciekawy wybór. Dużo częściej go chyba widujemy z Guardianem. Tak, z Guardianem oczywiście. Nie mylę. Ale Aftershock to jest też nie jest zły. Aftershock to jest runa, która zdefiniowała sezon 9 raz z Conquerorem. No, dokładnie. Bardzo silna runa. Zwłaszcza jeszcze z Lux, dużo postaci. Bo masz TCK, możesz grać Aftershocka na spokojnie. Ja wyczekiwałem tylko Veigara z Aftershockiem, który będzie grał na support z tego pod Queen Shadowy. Popatrzmy dalej, Yumi, Aera to raczej dość standardowo. Kai'Sa gra pod Presdiatak. Tutaj pytanie. Czy jeśli grywasz Kai'Są, boisz Presdiatak czy Fleet Footwork? Nie gram ADC-ka, ale jak ja bym grał, nie, ale... to lepiej chyba Fleeta po prostu bym wziął. Tak mi się wydaje. Ja też wolę Fleeta, ale może mają inny pomysł na grę. Korki z kleptomancją, to już jest chyba klasyka. Oczywiście w przeciwnej drużynie, jak już poszli pod Aftershocka, to muszą być dwa Conquerory, Akali, Sylas. Chociaż Akali jest po nerfach, zobaczymy, czy będzie tak dobrze się sprawdzać. Ciekawe runki tu są takie, wiesz. Jarvan z Electrocutem. Ja się nie wiem, czy się gra. Jarvan z Electrocutem, widywałem go, ale ja go widywałem jeszcze z inspiracją. To był ciekawy Jarvan. Miałeś tam buty za darmo, miałeś... ciastka chyba... Nie, ciastek chyba nie grałeś. Nie pamiętam dokładnie, ale pamiętam, że grali. Dobra. W każdym razie, my już jesteśmy na Summoner's Rift. Zobaczymy, czy coś tu się zadzieje. Jak myślisz, czy któraś drużyna będzie chciała zrobić invader? Raczej nie, bo już jest przerwa. O, już mamy pauzę. To jest chyba wczorajsza klasyka, pauza. O, już jest ten. Oczywiście musiał pójść sklep na czacie. O, to już muszę dobra, to już czaty już muszę wyłączyć. To już ten, w ogóle dał się chyba czat wyłączyć. Da się. Powiedzcie, że na wszelki wypadek wyłączmy, bo po tym co się działo wczoraj to... Ja sobie też czat wyłączę, tylko... O kurczę, gdzie się czat wyłączało? Tu masz takie ten, takie oko masz na dole, interfejs. A dobra, widzę. O, trochę za dźwięk mam. Dobra, patrzymy.
Zawodnicy, czyżby szykował się Invade od strony niebieskiej? Zawodnicy Invaders Esports piątkę na wodzie. Tylko Rakan w sumie takie ma wejście. Tylko Rakan ma wejście, ale zostali zauważeni. Ale oni zostali idą zauważeni. Oni idą dalej. Są widzieli jest na Bart na Blue. Jak myślisz, czy będą próbowali się bić? Czy może po prostu Jarvan wejdzie do lasu przeciwników? Oni wiedzą, nie, oni nie chcą. Akalius wraca na topa. Wiedzą, że są, ale raczej nie wiedzą, że tam. Raczej nie. Ciekawe, czy Jarvan mimo wszystko zacznie Reda z pulem od Kijany i wtedy pójdzie na Blue? Czy od razu nie, chyba zacznie z pulem od Kijany. Patrz, co ci w ogóle robią, w sensie... To jest, moim zdaniem to nie powinno wyjść w ogóle. O to chodzi, że... Są w ogóle coś, widzieli Yumi, tak? Czyli Yumi też ich widziała. To znaczy, że powinni się już cofnąć. Tak. Chociaż z drugiej strony oponenci nie forsowali, to było dość ryzykowne, aczkolwiek Defenders Team postawili chyba na bezpieczeństwo w tej sytuacji. No. Jarvan już z drugim poziomem po czerwonym wzmocnieniu. Czyżby to był level 2 gank na topie, a Kali się niczego no, nie spodziewa. No to może gank, no dokładnie. To może być ciekawie, tak samo jak widzę, nie, na bocie nic się chyba raczej nie zadzieje, ale to jest level 2 gank Jarvan. To no, będzie ciekawe, czy oni dadzą radę. Tak, zabiję, ona ma tylko Q. Ma tylko Q i nic nie zrobi. Albo jeszcze flash nie. O, chyba nie. Oj, czy to będzie. Zbyt agresywnie. To było bardzo ryzykowne. I jest teleport ze strony Midlanera. Czy to się odwróci? Ma drugi level? Ale to był chyba tylko. Oj, co tu się zadziało? To było strollowane przez jedną, jak przez drugą stronę. Jeśli mam być cztery. Ojojoj. Bo w tym momencie midlaner Invader Transport spalił niepotrzebnie obydwa samonery, a my mamy tak, executa. Mamy o kurczę, bardzo ciekawe rzeczy się dzieją. Teraz znowu na topie. Z jednej strony Kijana nie ma flesza, a z drugiej Korki jest pozostawiony samemu sobie, żeby farmić. No nie, za dużo się dzieje. Teleport na pierwszym levelu. To się bardzo dużo dzieje. Na bocie Rakan z Lucianem pushują. Tego mi się spodziewał, bo mimo wszystko Yumi nie zapewni ci agresji na bocie. Yumi sprawia, że po prostu na tym bocie przeżyjesz. Racja. Znaczy, po levelu 6 razem z Jarvanem będą mieli bardzo dobre wejście. Ale przed levelem 6 będą musieli grać defa, ponieważ Rakan level 2, level 3 będzie po prostu cały czas groził wejściem w Ignite. No, okej, agresywnie. Bardzo blisko na górnej alei killa i Kijana zdobywa first blada na topie. Ładnie. To było bardzo bliskie. Ale Kijana mimo wszystko miała przewagę tego pół levela. Zobaczmy. W ogóle spójrz na przewagę farmy na midzie. Tynat, który dwa razy zroomował w ciągu pierwszych minut, 12 klipów do tyłu. Już 21 minut. Jarvan wchodzi na bota. Rakan go bije. Oj, i chyba mi się wydaje, że Jarvan jest farmie. Przewidział to. Chociaż... Przewidział mnie... Nie, da radę uciec do własnych teren, ale w międzyczasie Kajsa prawie zabija Rakana. Ajajaj. Wow, zabili go. Nie. To dużo tu się dzieje. No, bardzo dużo. Flash za flash. Się bardzo dużo dzieje, cały czas ktoś flashuje, cały czas ktoś się prawie wywala. Na razie mamy 1-1, przewaga w złocie jest nieznaczna, no. Ale Jarvan jest mimo wszystko bardzo do tyłu w lesie, ponieważ stracił bardzo dużo czasu na tym, że się wywalił na golemach swoich. Bardzo mi się to podobało to, iż gdy Jarvan flashował za ścianę, to on przewidział Rakan jego flasha i zrobił W. No. Bardzo ładnie. Support Invaders zagrał bardzo dobrze, o ile się nie mylę, on ma diamenta, tylko nie pamiętam, czy na flexach, czy na solo kolejce. Też nie wiem. Na topie dalej Crazy, Akali dość mocno obija Kijany, ale spójrz na tego Korkiego. Korki radzi sobie świetnie i to on może mieć największy carry potential w tej grze. Chociaż nie przeceniajmy też trzeba też docenić Kajsę, ale Korki mi się wydaje, że szybciej się rozstaje. No, dokładnie. To teraz pytanie. Czy Korki grając na Sylasa chciałby jeszcze dla bezpieczeństwa kupić sobie Hex Drinkera? No, wygrana tutaj. Walka przy krabie z strony Jarvana. Jarvan ładnie wszedł, dashował do sztandara i wysmajtował kraba na Nocturnowi. Może mu trochę to pomóc wrócić do lasu, ale spójrz, że Jarvan ma do zrobienia tylko na dwa kampy, a Nocturn ma do zrobienia aż cztery. Teraz zobaczmy na topie, znowu Jarvan próbuje podejść, aczkolwiek zauważony na wardzie, więc Akali raczej się wycofa i nic tam się nie zadzieje. Chociaż z drugiej strony spójrz, że jungler... Nie, chyba nic się nie zadzieje, chociaż... Może to być 2 na 2 na topie zaraz. Nie, Jarvan chyba po prostu pójdzie po golem. Nocturne zniszczy wizję, a top lane będzie się swoją drogą toczył. W międzyczasie na środkowej alei dalej przewaga farmy, jak to zrobił. 16 klip. Przewagi. 16 klip to jest dość duża przewaga. W
w tym miejscu. Patrząc na to, że Sylas jest całkiem dobrym wyborem Korkiego. Nie trafione do scenek Sylasa. Korki mimo wszystko musi dalej być ostrożny. Ja, skoro i tak ma taką przewagę dla bezpieczeństwa, bym chyba zbudował Hexdrinkera, ale nie wiem, czy to jest, na ile to jest dobra decyzja. Lucian tak z tym zagraniem na bocie, ale zgarnia to szota. Nie wiem, czy to było aż tak potrzebne. Więc właśnie na górnej alei, znowu walka między Kianą a Akali. Kiana już nie ma energii i Akali to wykorzystuje i piękną kombo zabija ją na levelu 5. Na topie wypracowuje się całkiem dobra przewaga. Wydaje mi się, że Nocturne będzie chciał to wykorzystać, że ma zarówno przewagę na bocie, jak i na topie i będzie chciał zgarnąć obydwa obiektywy. Pytanie tylko, który będzie chciał zgarnąć najpierw? Czy będzie chciał podczekać do Heralda? I czy w ogóle będzie chciał robić Heralda? Czy będą chcieli jakoś szybko podejść pod tego smoka? Ten górski bardzo przydatny, jeśli chodzi o jakieś Heraldy czy tak barony. To jest bardzo przydatny smok. Nocturne moim zdaniem wbije level 6, próbuje zagrać wokół bota, zwłaszcza, że teraz jego bot nie robi niewidzi, jak w Lodżungi Jarvana. Będzie chciał zagrać wokół Mountaina i zrobić wczesnego Heralda, bo nie zapominajmy, że po zmianach Herald jest już najbardziej przed 14 minutą. Może wziąć plejty. Też Akali teraz musi się wycofywać na to. Kiana nie ma flesza. Wydaje mi się, że chyba nic mu się nie zadzieje. Chociaż Kiana moim zdaniem nie powinno to gonić. Szansę miała Nikłe, żeby dogonić Akali. Mogła liczyć tylko na to, że Akali popełni błąd, albo że spróbuje się odwrócić. Zobaczmy, co się dzieje. Na razie obaj zagledzy są na dolnej stronie mapy. Dalej botlane, defender jest zapuszowany. No, wydaje mi się, że tutaj się nic nie zadzieje do szóstych leveli. Zarówno Kataklizm, Erka Nocturna, jak i Erki na bocie będą bardzo przydatne. Dopiero wtedy zacznie się coś tutaj dziać. W tym czasie na midzie, no, powoli topnieje przewaga Korkiego, aczkolwiek dalej jest dość dużo. Przecież teraz na bocie Rakan był blisko śmierci. Ale Yumi zhealowała. To jest zastanawiające. Myślę, że botlane Invader Sport będzie musiał się cofnąć. DFT po prostu odpuszczuje i też się cofną po itemy. Kai'Sa jeszcze nie ma itemów. O, znowu trade na topie. Leciał. Tym razem będzie próbował się zabić. Jana splashuje i chyba na tym się skończy. Nie? Chyba, że Akali będzie próbowała zdajwować. Aj, Jana nie trafiła na Erka i chyba pójdzie na tym, że pójdą dwa flesze, Erki i zero zabójstw. Chociaż Nocturne blisko topa, ale top jest wywardowany, więc on raczej po prostu się wycofa. Nocturne nie ma szóstki, ani nie ma wizji. No, blisko było do zabicia. To było bliskie, ale poszło tam bardzo dużo misplayów. Zły flash od Jany, nie trafiona Erka, Akali też... przecież Akali nie widziałem, no, kiedy flashowała. Pytanie, czy ten flash był potrzebny? Nie, musielibyśmy to zobaczyć na powtórce. Tutaj, realizator. Kurczę. Jeszcze nie realizator. O, Nocturne zbił level 6. O, czy będzie coś próbować, że na przykład tam idzie? Będzie coś, będzie się działo. W międzyczasie Korki dalej ma przewagę na Sylasa, ale dalej żadnych zabójstw na środkowej alei. I szczerze mówiąc, trochę mnie to nie dziwi, bo skoro Sylas jest do tyłu średnio z biciem Korkiego, a Korki nie będzie chciał się bić, Korki będzie chciał po prostu się wyfarmić, złożyć 2-3 itemy i wściekać przez wszystkim fightach. Zobaczmy, Jarvan robi swoje kruki, też już level 6. Na midzie level 8, level 7. Nocturne blisko mida, nie ma widzi tam port. Jarvan jest na topie. Będzie defować. Nie ma teleportacji, która mogłaby mu pomóc. Pytanie, czy Nocturne będzie chciał coś zrobić, czy będzie dalej tracić czas? Będzie chciał coś zrobić, jest wejście w Korkiego. Korki flashuje, ale chyba go wyłapią. Tak, to był bardzo dobry gang ze strony Nocturna. Ale dwa flashy poleciały na to. To prawda, dwa flashy poleciały, ale z drugiej strony przerwałeś to, że Korki się fiduje. Sylas ma szansę teraz wrócić na linię. No to raz, racja. Tak dość mocniej. Chociaż z drugiej strony wiesz teraz, że Nocturne nie ma Erki i nie ma Flesza. Ma dość spore cooldowny. Akali próbuje się odwrócić, ale wydaje mi się, że chyba to będzie mimo wszystko kill. Jarvan dorzuci Erkę i zabiją w zamian Akali. Poszła Erki od obu junglerów, ale z tą różnicą, że Jarvan dalej ma Flesza. Jarvan ma mniejszy cooldown na Erkę. Jeśli dobrze pamiętam. W międzyczasie botlane Rakan razem z Sylasem zgarnęli playta. Czyżby teraz Invader Sport podchodzili do smoka? Popatrz na ADC, 20 farmy. Przewagi na KS'a. Na ADC widzę. Jeśli chodzi o farmy, ale patrz, z drugiej strony przewaga na midzie miała z 20 do 8. To też. Ale Akali też mocno. Chociaż Akali dalej ma przewagę. W lesie jest też ta przewaga. Jest 800 sztuk złota przewagi na konto Invaders Esports, ale teraz na środkowej alei Korki w tarapatach. Czy uda się Flashowi? Nie, nie uda się chyba go zrobić, chociaż... Nie, 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 nie.
Korki dość mocno obity. Teraz nie masz potek. Pytanie, czy Korki będzie chciał się cofnąć, czy dalej, czy spróbuje sprowokować Serasa do błędu. Obaj dżunglerzy w bazie, jeden dopiero wychodzi, drugi zaraz tam będzie. Na bocie też są szóste levele, czyli jest ryzyko, że któraś strona zalinuje. Chociaż z drugiej strony, czy Kajsa będzie chciała wejść tak bardzo z Yumi, czy będzie chciała się wyfarmić? Czy Lucian ma jak zdejwować z rakami? Raczej nie mają, chyba jakieś. Więc to się Pajsa. O, zaczęli. Patrzmy. Ale też mi się podoba z Invaders strony, że to, że kupują pingi w ogóle. Sporo tego kupują. Tak, to, że kupują pingi, znaczy to jest podstawa. Zobaczymy, jak długo będą trzymać tę podstawę, bo nie ukrywajmy, często gdzieś w ferworze walki 20-25 minuta no, wspominają o wizji. Już podoba mi się to, że Kajsa umie farmić pod turetę, bo dzięki temu właśnie jest do przodu w creepach. Chociaż czekaj, Akali, nie wiem czy Kiana chce się bić za Akali. Akali jest dwa levele do przodu. Właśnie jest dwa levele do przodu. Znaczy teraz już, już nie całe dwa, teraz już tak półtorej bym powiedział. Dżunglerzy spotkali się w lesie, ale wydaje mi się, że Nob raczej odpuszczą. I powinien się tu bić. Znaczy właśnie Jarvan będzie chciał odpuścić, bo Nob, którym będzie mógł, botlane Invader będzie mógł szybciej zejść. Chociaż z drugiej strony, jeśli Kajsa dorzuci tam W, będzie mogła doskoczyć z Killer Instinct razem z Yumi. No to racja. A RK Yumi może zrobić tutaj bardzo dużo. Amonery są po obu stronach. Tą różnicą, że Jarvan ma jeszcze flasha. No czekajmy tutaj na tym dragonie. No, którym czeka. No, zaczyna się coś dziać wokół dragona. Trochę późno, ale lepiej późno niż, niż wcale. Ze strony Defenders team już są dwie soczewki, u Jarvana i u Yumi, ale to zaraz, bo dzieje się akcja. Czyżby Noctur miał upaść? Tak, dokładnie, no. Oj, to jest free baron. Jeszcze zmarnował R-kę. Poza tym na bocie, czyżby to miał być... Lucian mógł... Tak, Kajsa R-kuje pod Towera. Tutaj się wydziało bardzo ciekawie. Bardzo dobre zagranie ze strony Defenders team. Zgarnęli dwa zabójstwa za darmo, paląc zaledwie dwa samonery. Bo Jarvan splashował, Yumi używa Ignite'a. Lucian spalił Heal'a i Flash'a, a oni tylko Ignite'a. Lucian spalił Heal'a i Flash'a, Kajsa dostać Erki, bo nie udało mu się wydaszować Erki Yumi. Teraz patrz, Rakan na chwilę zszedł. Teraz będzie miał ciężko, Kajsa zdąży zgarnąć jednego play'a. No przez to zejście, że tak zeszedł, tak naprawdę zabili Luciana, nie? To prawda, a Nocturne i tak upadł, jeszcze spalił Erkę. To jest chyba najgorsze, co się mogło stać, bo ten Nocturne przez cały cooldown Erki będzie miał bardzo utrudniony gank. Ja myślałem, że pójdą... Akali teleportowała. No to pan Nocturne jest na swoim blue buffie. Wydaje mi się, że Jarvan już jest, nie jest już ta przewaga w lesie Nocturne aż tak dużo. Nawet chyba mi się wydaje, że są już na równi. Na pewno Kajsa teraz zyskała sporą przewagę. Szkoda, że tego killa zgarnęła Yumi. No właśnie, teraz zauważyłem, że Yumi ma tego killa. Wydaje mi się, że to po prostu był Ignite, ale teraz Sylas znowu wchodzi na to. Ma Erkę Jarvana, ale Kiana po prostu z tego wydaszuje. Nocturne nie ma Erki, więc nie zdajwują. Mogą co najwyżej przepchnąć topa i spróbować podejść pod Heralda, ale z drugiej strony patrz, że teraz dolna strona mapy się otwiera dla Defenders team, bo wiedzą, że Sylas jest na topie, wiedzą, że Nocturne jest na topie, wiedzą, że Akali nie ma teleportacji i że Nocturne nie ma Erki. Jedyne co to jest teleportacja od Sylasa, ale z drugiej strony Kiana wciąż ma swoją teleportację, a poza Sylasem nie ma kto jej tam przerwać. Ja Korki ciągle pushuje, ciągle zdobywa pieniądze. Jungler, Defenders team poszedł na swojego Reda w tym czasie. Invaders Esports robią Heralda i nie ma na to żadnej odpowiedzi. Nie widzą, nie widzą wizji. Bo Sylas teleportuje na mida, Korki do play to już tak nie weźmie, bo jest po 14 minucie. Czy on to sprawdzi, czy tam jest robiony? Nie, już się sprawdzi, bo już jest zrobiony. Już nie sprawdzi, bo Herald jest już zrobiony. To było dobre wykorzystanie braku wizji przeciwnika. Bo gdyby Jarvan albo Kiana postawili tutaj Warda, nic do tego Korki by nie ma jednego. Albo przynajmniej wzięliby coś odpowiedzi. Ale z drugiej strony Korki znowu zaczyna coraz mocniej się kać Sylasem, wypracowuje się coraz większa przewaga, bo Sylas nie zgarnął killa na górnej alei. Więc zmarnował dość dużo czasu i dużo farmy. Wiesz, teraz jest walka, czy... O, jest Akali. Jest zabójstwo. Flashuje Korki, oj, to było najlepsze zagranie. Niepotrzebnie się zgrasza. No niepotrzebnie, po prostu mógł flashnąć i ucieknąć. Mógł flashnąć i uciekać, ale wydaje mi się, że też się nie spodziewał. To jest chyba największy błąd jak dotąd Defenders i to, że mają bardzo mało wizji na mapie. Muszą to kontrolować, bo inaczej to słabo będzie to wyglądać. Muszą zacząć to kontrolować też. Z drugiej strony patrz, że Yumi, a Rakan. Rakan jest w stanie ci zejść. Wejdzie. Bardzo szybko ewentualnie wrócić, ale teraz Kiana zabija Akali razem z Jarvanem. Ona po prostu... To był błąd. No ona po prostu szła po prostu pod ten...
pod ścianę, nie? Żeby po prostu użyć weszła, weszła centralnie pod ścianę, weszła w nieznany, tu niepotrzebny trade moim zdaniem. Kompletnie niepotrzebna śmierć. Chociaż z drugiej strony teraz wejście na bota. Ładnie wejdzie. Ty Kajsa, teraz też z tego wyjść, jeszcze się odwrócili. No, a tylko flash. Ale zabójstwo znowu garnie Yumi. Będziemy nie. mieli chyba tutaj full apet. To jest kot czarodziej, chociaż z Yumi zresztą teleportacja na bota od Jany. Ale to jest garban na bossy. To jest piękne. I teraz w tym momencie wydaje mi się, że to na bocie całą piątką, a nie żyje aż trzech zawodników ze strony Invaders Esports. To jest. Ale popatrz na to. Popatrz na buty. Zaczyna biegnie do niego Jarvan. Poza tym będą puszować bota. Popatrz na buty Kiany. Na buty Kiany? O, słyszę. No, że nigdy takie sobie nie zobaczyłem, takich butów. Ja bym Mobility chętnie zobaczył. Czy nie daj? To może być daj, chociaż nie ma samonerów. Ale i tak Nocturne nie da rady Towera obronić. Wydaje mi się, że to będzie trzeba wieża na konto Defenders Team i mimo braku wizji ich przewaga wynosi już prawie 2500 golda. Coraz więcej. A wynosi już prawie 3000 po tej pierwszej wieży. No zobaczymy jak to się potoczy. Jarvan jest afidowany. Kiana dostała też już 2 kile i wróciła. Wróciła z tej straty farmy. Teraz to prawda też trochę nadrobił, ale przewaga na bocie tylko się większa. To jest Kaisa, która ma już Stormblazora, która ma już rekurs Boa. A Nocturne ma wciąż oko Herolda. Chyba jak go wykorzysta. No, Nocturne ma wciąż oko Herolda, ale z drugiej strony masz, ani nie masz golda za First Towera, ani nie masz Plate. No i właśnie nie, nad nim, nie wiadomo co z nim zrobi w ogóle. No właśnie, chcesz go puścić tam idzie, ale Kork siedzi tam razem z Lumi i będzie nie do przejścia. I teraz Jana wyłapała Akali na rzece. No szocik. Dobre przewidzenie, że Akali będzie chciała zejść. Pytanie. I teraz próba wejścia Rakana, ale uda mu się przeżyć. To było R-ka za R-ka u supportu. Więc w tym momencie obie drużyny mają trochę ograniczoną możliwość teamfightowania, ale chyba to bardziej jest na niekorzyść Invaders Esports, bo to jest jeden z ich kluczowych engage'ów. A Defenders Team ciągle mają Rakana, ciągle mają Kiany. Oni ten engage mają. No. Zobaczymy. Do Barona jeszcze 2,5 minuty. Pytanie, co obie drużyny będą chciały zrobić? Na pewno wizja pokoło Barona, musi być. Mi się wydaje, że obie drużyny powinny po prostu farmić, chociaż teraz wieża na środkowej nie upadnie, ale raczej na dole wezmą tą turę. Zwłaszcza, że Rakan jeszcze ma demolkę. Teraz najgorsze jest to dla nich, że Kaisa jest na górnej alei i ona musi się tnąć tam dobić, ponieważ nie ma teleportacji. Chyba, że bo się cofa, chyba ten Herald zostanie po prostu szczony. Chyba nie będą dalej szli. Mi się wydaje, że to jest dobra decyzja, bo już tam szła Kiana, żeby ich flankować. Przecież teraz Kaisa biega sama w lesie, ale widzieli tego Sylasa, więc będzie uważać. Oj, zobaczmy. Jest wejście od Nocturna, jest walka na rzece. I w tym momencie, o kurcze. Niestety Kiana upalnie, ponieważ została Hira, poszedł flash za flash. Nocturne zgarnął shutdowna. Przewaga w złocie znowu topnieje, wraca do 1700. Można powiedzieć, że Nocturne wraca do gry powoli. Znaczy, Nocturne z niej nie wypadł, mi się wydaje, bo Nocturne i tak, jego zadanie to jest po prostu wbić się z R-ką i zengage'ować. No, teraz tak szczerze mówiąc, trochę nie wiem, jak patrzę na kompozycję Invaders Esports. Jak oni chcą to zagrać, bo oni Nocturne, Rakan to jest ich jedyny engage. W sensie, jak chce wejść Akali, jak chce wejść Sylas. No i muszą to... Ten engage musi wyjść, wypalić. Co ma tam robić Lucian? W sensie, wydaje mi się, że lepszy byłby chyba taki Hyper Carry. Mogę się mylić, zobaczymy. Raz. Walka na bocie Kaisa, Killer Instinct, nietrafione W i chyba Nikita upadnie, ale Jarvan zabije Sylasa. Chociaż nie, Yumi da radę obronić Kaisa i jeszcze R-ka. Udało im się odwrócić, Jarvan zgarnia Dabla. W tym momencie teleportuje jeszcze Korki. Wow. Bardzo ładnie odwrócili to Defenders. W sytuacji, w której mogli upaść oboje, weszli 2 za 0. Bardzo dobra R-ka Yumi, uratowała takiego sprawę tej Kaisy. O, i czyżby teraz jeszcze Jarvan miał zabić Akali? Nie ma soczewki. Nie, Akali uratuje się po prostu dymem, ale teraz Korki się raiduje z Lucianem. I Lucian musiał flashować, a Rakan upadł. Dobre. Bardzo dobra R-ka od Kiany. Powiększa się już coraz bardziej przewaga Defenders, a Nashor za 15 sekund. Jak myślisz, czy to może być Nashor? Tak, teraz może być Nashor. Trzech, z drugiej strony jeszcze na Nocturne żyje i wciąż ma R-kę, 30 sekund. Trzy osoby timerów. Jeszcze mają 10 sekund na Rakanie, 20 na Lucianie, 20 na Akali. Czy oni będą chcieli wziąć Towera, czy podejść pod Nashora? Moim zdaniem powinni się wycofać i baitować, żeby Nashora. Mają chyba obecnie dużo silniejszy fight, bo jeszcze przy tej przewadze. Też z drugiej strony jeszcze też jest Smok.
który się respi za niecałą minutę i jest to Infernal. O, to będzie bardzo dobry smok. Jest bardzo dużo obiektywów do wzięcia, jest Baron, korki mapaczki. Infernal. Obie drużyny by to chciały. Dokładnie. O, korki mapaczki, ale z drugiej strony... To jest tak, że korki niby ma te paczki, ale najczęściej używasz ich po prostu, żeby sobie sfarmić wave'a, tak o, kończą mi się paczki, to sobie ich użyję. Chociaż zobaczymy, może tutaj dojdzie do fightu, ale ja na miejscu Invaders Esports nie biłbym się, kiedy korki ma paczki. Ja też bym się raczej nie bił. Bo paczki Korkiego są trochę słabszym equalizerem od Rumble'a. Niby tak, no. Zobaczmy. Na pewno Korki jest zadowolony, że w enemy team nie ma żadnego tanka. To jest w ogóle ciekawe, że poza Jarvanem, teraz pytań, Jarvan idzie pod tanka? Tak. Czyli w sumie Jarvan jest jedynym tankiem w grze. A teraz walka na rzecz Nocturne, Erkuje, Korki ucieka na paczkach, ale chyba Kiana będzie martwa niestety. Kiana jest... Kiana przeżywa, piękna Erka, wychodząc z tego 3 za 0, czy będzie 4 będzie. Za 0? Pewnie. Tak, wydaje mi się, że Lucian również upadnie, więc 4 za 0, triple kill dla Korkiego i to powinien być nasze. Było? Żyje tylko teraz... I to chyba będzie nasz or dla defender. To będzie nasz, dokładnie. To będzie nasz. Pięknie zbejtowała w sumie. Ładnie wykorzystali skalującą się kompozycję. Zostawienie... To się nagrało. Zostawienie... Korkiego samego, Amidzie. W wczesnym etapie rozgrywki, grając kontrol na niego, to chyba nie był najlepszy pomysł, właśnie że z tego topa nie zgarnęli aż tak dużo. No i teraz Baron no, do czerwonych. Ojej. Baron dla drużyny czerwonych. To jest 7,5 tysiąca sztuk złota przewagi. Zobaczymy, czy pójdzie Olmi. Oni idą po Infernala. Mają rozstawioną wizję w tej części mapy. Mają jeszcze pinka. To jest Infernal, on upadnie bardzo szybko. Ponieważ mają już Mountain Breaka. Bardzo dobrze z tego wyszli Defenders Team. Zgarnęli dwa obiektywy, zgarnęli cztery zabójstwa. W tym momencie Korki ma 5-2-1. No, ale ogólnie moim zdaniem bardzo źle weszedł Noctur. Bo wszedł w Korkiego, kiedy Korki miał paczki, on po prostu odleciał. To był niepotrzebny engage, no. Tak szczerze mówiąc. Korki wciąż miał paczki, Yumi wciąż miała Erkę. Nie było tam Sylasa, to było 5 vs 4. Po prostu mógł wleć po prostu wszystko... Z tego wiązało. Sylas nie miał... Ale dziwnie, zastanawiam się, tylko Sylas miał teleportację. Hmm. Ale wydaje mi się, że chyba to się zadziało zbyt szybko. Trzy osoby dostały Erką od Kiany, a Kiana już ma Draktor, już ma Yombu, czyli ma dość sporo tego letalicy. Jedyne co mnie zastanawia, to spójrz jaki mały kill percentage ma Kai'Sa. Ma zaledwie 4 udziały w zabójstwach na 18. No, to jest... Mimo wszystko ma to sporo farmy. A tak ciekawych rzeczy, zauważyłeś, że Sylas w tym momencie ma najlepszy mecz, że? Nie, dokładnie. O, wyłapany Korki. To może... Ale nie. On to zginie? Ale Jana czyści. Jana w tym momencie czyści. Jeszcze żyje Kai'Sa, która biegnie, ale ma Killer Instinct dostępny. Sylas? Jana zrobiła triple killa. Czyżby to miała być kwadra dla Kiany? Kwadra, czy będzie penta? Możliwe, że będzie penta, co? Penta? Na grifce będzie? Jest. Idealnie? Chyba nie. 3 sekundy ma, żeby zrobić pentę. Nie, nie udało się już. Tam się Rakan wstał. Mamy nieoficjalną pentę. No, nieoficjalna penta. Mamy nieoficjalną pentę. Ale mimo tego, że upadł Korki, a zainwestowali dość dużo, żeby upadł Korki, bo... Tam wszedł Nocturne, tam wszedł Sylas, tam weszła Akali. To teamfight się odwrócił, bo Kiana zdążyła się nafidować. Tak jak mówiłem, jeśli Kiana dostanie zabójstwa, Irli będzie potworem. Jak nie, będzie mogła puścić tylko dobrą Erkę. A tu zabójstwa jest zapewniona w mid-game'ie. Erka miniony. To we wczesnym mid-game'ie. Rakan bardzo blisko, żeby się wywalić też. Zastanawiało mnie w poprzednim teamfight'cie to wejście od Rakana, który był sam przy czterech i po prostu zerkował. Został wyłapany i nie zdołał uciec, czy to był po prostu misplay? Może jeszcze misplay po prostu. Ta gra, powiem ci, że nie wiem, co musieliby teraz Defenders zrobić, żeby skrołować tę grę. Invaders musieliby się bronić do etapu, a Akali jest w stanie na ludzie one-shotować zarówno Kai'Sa, jak i Korkiego. To mi się wydaje, że będzie trochę niemożliwe przy Jarvanie, Kianie i Yumi. No nie wiem. Moim zdaniem ta gra może być już przesądzona, ale już nie takie rzeczy się widywało. Może akurat ktoś Awka pójdzie. Tak jak na solo kolejce zawsze jest ta nadzieja. Ale zauważ to. Przykład ma... Rakan ma 16 punktów wizji, 18 ma Sylas, a nie jest supportem. To jest bardzo mało. To prawda, obaj supporci nie mają jakoś najwięcej punktów za wizję, znaczy... 25 jest przyzwoicie, ale...
Yumi też, zauważ, że Yumi też ma jak, nie miała w Pirelli jak biegać i robić. No. W przeciwieństwie do Rakana, bo Rakan zawsze, jeśli masz blisko junglera, możesz go skoczyć. No, o ten flash. Yumi niby też, ale ma o wiele mniejszy zasięg. Martin. Akali ma 3-8. W sensie nie wiem, co się stało, ale to wygrana linia tak bardzo się odwróciła. I teraz Jana. No i to będzie po prostu łatwo. No, oni są zbyt do przodu chyba na chwilę obecną. To jest dziw po prostu. To będzie po prostu wyłapanie botlane'u. To będzie inhibitor i to chyba będzie. Czy oni to skończą na tym pushu? Nie mają za dużo minionów, no, jest cel z botlane'em. Wydaje mi się, że to jeszcze nie jest ten moment. No nie, jednak opuszczam. Ale wzięli inhibitor, wzięli towera na bocie. Będą chyba grali pod tą dolną aleję i będą próbowali coś wyłapać. Jana nie ma Erki. No nie ma Erek w ogóle, drużyna defenderski, więc wydaje mi się, że nie będą chcieli się bić. Po prostu przeczekają cooldowny, przeczekają na smoka, a smoki są świetne w tej grze, ponieważ to będzie kolejny Inferno za niecałą minutę. No, te smoki dogadzają. O, i Nocturne wyłapany. Ojeju. 40 sekund bez Nocturne, był bez szans w tym momencie, bez flasha. I bez wizji oczywiście. Przez no bez wizji też, ale oni już po prostu nie mają jak tej wizji robić. No, będą nie podejdziesz do twojego lasu, bo wiesz, że w każdym miejscu może tam czyhać Jana, że może tam czyhać korki. 0 killi i 0 deadów. Kaisa, 11 asyst. To jest... To mnie strasznie zastanawia, jak do tego doszło, że Kaisa nie ma żadnego killa mimo tych wszystkich teamfightów. Mimo tego, że w tej grze padły 34 kille, Kaisa nie ma ani jednego killa, ani jednej śmierci. Znaczy, to, że nie ma ani jednej śmierci, to jest zasługa tego, że dobrze się funkcjonuje, że dobrze zagrywa Erki oraz zasługa Yumi i Jarvana, którzy byli gotowi ją ochronić. Ale to, czemu nie ma żadnego killa, to wydaje mi się, że pewien kot majstrował, który ma killa aż 3. No i ma 13 tych punktów na tym, nie? Staszków na zonie, jedna z czym mówię, na Medjai. O, Yumi ma Medjaje. Ja dopiero teraz zauważyłem, że Yumi ma Medjaje. Ale w ogóle to jest też to, o czym opowiadali chyba niedawno na Polsat Games komentatorzy, że żeby się nie dziwić, czemu Yumi ma zawsze jeden z największych damage'ów, żeby ona cały czas pokuje, właśnie kupuje tą Medjaje i tak dalej. A w międzyczasie Qiyana wysadziła Luciana, a drużyna czerwona wzięła smoka, to jest już 11 tysięcy złota przewagi. Oni mogą teraz równie dobrze poczekać na Nashora. Chyba mi się wydaje, że jak zrobią wizję przy Nashorze, to nawet nie ma podejścia, ale patrz, Sylas suszuje na tobie. No, chyba padnie? Padnie. Ale czy to im się aż tak opłaca, bo w tym momencie mogą zrobić po prostu sobie base war'a. Jeszcze Noctur zabity. Albo Korki może tam po prostu pójść. Chociaż lepiej było, jakby cofnęła się Qiyana, bo Qiyana ma teleportację. To będzie dive. To jest dive, są 4 VS2 i nie dadzą rady się obronić. Sylas niepotrzebnie, tak poszło tego zaba. To będzie po prostu złapanie, Sylas wrócił się do bazy. Skońsko. To będzie GG. Został Luthien z Sylasem, Nocturne 17, Rakan 25. 35 Akali. To prawda. Czek, zobaczymy. Idą jeszcze przez akurat Wave Znida i to będzie wejście. To jest złapany Luthien. Kot jeszcze zrobi Executor dla Honoru. I to chyba będzie GG. W tym momencie 1-0 dla Defender. Już tu weszli. Jeszcze Qiyana zagra Erkę. Chociaż? O! Chociaż? Rakan już wyszedł, to jest najciekawsze. Rakan już wyszedł. Sylas dał radę to jeszcze obronić. Głównie wejście niczym Janko. Dokładnie, ta Erka. Tylko, że tutaj był triple, a nie quadra. Przyznawać się, kto mu ukradł quadrę? Przez to nie mógł zrobić chwalebnego polskiego okrzyku jest i tutaj nie powiem dalej przez to, że YouTube i demonetyzację i tego typu sprawy. Zastanawiam się, czemu Korkiego tam nie było. Nie, no nie musiałby tam być tak naprawdę. Bo to tak prawda, to już była po prostu chyba full zabawa. To w sumie tak. To już była full zabawa, oni już myśleli, że mają grę w kieszeni i się pobawili. To prawda, dalej ta gra jest bardzo na korzyść Defenders Team, zwłaszcza, że widzieliśmy, że Rakan opuścił mecz. Więc podejrzewam, że Rakan dopiero się rekonektuje, to już koniec po prostu wyszedł i chciał się szykować do następnego meczu. No, albo w ogóle po prostu wyszedł i nie wróci. Jakby wyszedł, to chyba wcześniej. Spójrz sobie na farmy na topie, to jest... Bardzo ciekawe, 126 do 106 w 30 minucie. No, ale popatrz, Sylas ma więcej niż farmy. I Kaisa dostaje... O, w ogóle zauważyłeś? Kaisa już dogoniła tego, Yumi. O, Kaisa przegoniła Yumi. Teraz była Killer Instinct za flasha od Akali. 4 kile, wow. O, i teraz jeszcze wyłapany będzie Nocturne. Jana może poczeka, aż zejdzie mu shield. Sylas też zostanie wyłapany.
kupi trochę czasu zegarkiem, ale to nic nie da, bo będzie wyłapany Sylas, będzie wyłapany Lucian. Rakan wciąż jest A. I to będzie GG, well played. I teraz możemy powiedzieć, że to jest 1-0 dla Defenders. 1-0 Defenders, dokładnie.